I ostatnie zdanie. Proszę Państwa. Ja jestem człowiekiem otwartym na wszystko. Na krytykę także. Tu zwracam się do niektórych osób na tej sali. Proszę o jedno. A dzisiaj osoba, która straciła ojca, ma prawo do podwójnej prośby. I do podwójnego szacunku. I staram się go nie w celu osobistym, ale publicznym wykorzystać. Więcej szacunku dla siebie. Więcej publicznego szacunku dla siebie. Jaki my standard ustanowimy w relacjach pomiędzy miastem, powiatem, gminą, w relacjach, jeśli dotyczy to władza, prasa, mieszkańcy. Takim standardem będziemy żyli. Chcecie życia tabloidowego, ja nie. Może jestem w mniejszości, przepraszam. Ja chcę życia pięknego, bo ono się kończy. I dla każdego z Was. I dla mnie przyjdzie kres. I nie znasz dnia ani godziny. I to jest nieuchronne. Jak żyć? Zadałem sobie takie pytanie w ostatnich dniach. Mądrze, odpowiedzialnie. Czy musisz wszystkich kochać? Nie sposób. Czy powinieneś wszystkich szanować? Tak. Czy powinieneś od innych wymagać? Tak. A od siebie? 3 razy tak. Jeszcze więcej. Bo życie jest darem.